Siema, tu Pyza na kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z tego miejsca. Na tą chwilę jest godzina, drodzy Państwo, 6:25, poniedziałek, 20 marzec 2022 i oto w ten poniedziałkowy dzionek, wolno od pracy, nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego miejsca, czyli czarna nida. Nie inaczej, przepływanka, więc mam przygotowane dzisiaj dwie wędki, czyli na koszyczek będziemy łowić z gruntu na koszyk za jakimś klenikiem, na chlebek, czyli feder, oraz drugą z wędek, czyli bolonkę i na pinkę. Wędka Technium Shimano 7 metrów o masie wyrzutów od 2,5 do 15 grama. Dokładna długość kija jest 6,9, 7 sekcji. Do tego pletka 006, niewielki kowrotek i tak to mniej więcej wygląda. Kowrotek bardzo precyzyjny, 2500 rozmiar, do tego stick 1,5 grama, oliwka gram 25, stoper gumowy, krętlik do szybkiej wymiany przyponu, 40 cm przypon na 0,10 i hak 16 Kamasan. I tak to mniej więcej będzie wyglądało, więc drodzy Państwo, nie przedłużając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno! Drodzy Państwo, ale zanim zaczniemy łowić, przygotuję zanętę, czyli pyza bajc, zanęta oraz ziemia z gliną wymieszana. I to posłuży nam do nęcenia do bolonki na przepływankę. Drugą mieszankę przygotuję, czyli tostowy chleb pszenny oraz drugi chleb, który nam posłuży do nęcenia, wędkowania, czy to na skórkę, czy na środek. Więc chleb, drugi chleb tostowy pszenny, chleb tostowy, delicje, które wymieszamy z chlebem tostowym do nęcenia, do koszyka, oraz pieczywko fluo tonące oraz drugie pieczywko, które snuży w kolorze czerwonym, i kolorowe żółte, czerwone frakcje, tak aby doprawić to do naszej mieszanki, czyli zanęty, grube ziarenka oraz pod chlebek. Tak stopniowo, pomalutku, bardziej skupiłem się dzisiaj na różowych, czerwonych kolorach. Do tego mamy paczkę robaków białych oraz pinkę, drodzy Państwo, za którą serdecznie dziękuję. Oraz mamy pinkę, białe robaki, zapach pod płoć, czerwone robaki, które nam zostały, i oczywiście, drodzy Państwo, dzięki za sprawą ostatnio wybrałem się na ryby i nie schowałem, nie wyjąłem z kuferka, z piwnicy pinki, nie schowałem w lodówce, więc drodzy Państwo, zobaczcie, co się stało. Idąc wczoraj do pracy, zauważyłem, że nic z tego nie będzie, parę sztuk tylko, przez ponad tydzień czasu w ciepłym miejscu pinka po prostu zrobił się kastery. I nic z dzisiejszego wypadu by nie było, lecz szybki telefon do sklepu. Tak, widzicie, nawet w niedzielę czynny, zamówienie przez telefon. Dogadałem się, gdzie co i odebrać. I drodzy Państwo, za sprawą sklepu,
który był w niedzielę nawet czynny. Ja byłem w pracy, po powrocie z pracy od razu wstąpiłem i oto mam piękną pinkę do dzisiejszego wędkowania. Tak to wypad by był pod znakiem zapytania ze względu na to, że kastery się porobiły i nie byłoby na co zakładać na haczyk, na przepływankę. Ale najważniejsze co najpierw to rozrobimy mieszankę, którą za chwilę zasypiemy gliną. Pomalutko, a dokładnie. Miejmy nadzieję, że coś się złowi. A co się złowi, zobaczycie to sami. Więc zostańcie ze mną, a ja przygotuję sobie mieszankę. Nie blendowałem chlebka w całości, taki suchy. Damy trochę mieszanki i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Czyli chleb tostowy, tak aby się uwalniał. A nóż widelec, może coś się złowi. A mieszanka, która dochodzi, wymieszamy z ziemią, gliną, zrobimy kilka kul, zanęcimy i tak to mniej więcej, drodzy Państwo, będzie wyglądało w dniu dzisiejszym. Oczywiście galaretki do niczego się raczej, drodzy Państwo, nie nadają, więc sam biszkopt z czekoladą. Do koszyka. Do tego damy garść zanęty, niedużo. Większość ma być chlebka tostowego. Jeszcze troszkę może. O, tak. Oraz chleb. Czyli to do koszyka. A to do spławika. Do tego pieczywko fluo. Niedużo. Czerwone snużące. Oraz żółte do zanęty, ale to żółte dodamy dopiero wymieszając to z gliną. Teraz pieczywo fluo, damy wszystko. Tak to mniej więcej będzie wyglądało.
Mamy 5 kul i zanęcimy sobie. Ok, niech to odczeka sobie, a my nabijamy federa i zarzucimy na chlebek z gruntu. I tak się prezentuje nasz chlebek. Na Quickstopie można różnie używać, nabijając bezpośrednio miąższ czy skórkę na hak za pomocą gumki, ale ja tym razem dzisiaj zbudowałem przypon z włosem na Quickstopie. Tak mniej więcej to wygląda. I teraz to zarzucimy i rozkładamy bolonkę i przepuszczamy za białorybem jakąś drobną płotką. A nóż widelec, może trafić jakiś bonusik, więc zapraszam jeszcze raz. Zobaczcie, przygotowania przygotowaniami, ale wędkować się chce. No i miejmy nadzieję, że jakaś ryba dopisze i nie będę dzisiaj na zero. Ale najważniejszy jest wypoczynek i o to, to w tym wszystkim chodzi. Ale nic. Jest pięknie, pięknie. Zobaczcie, jak ładnie ptaszki śpiewają. A my próbujemy coś złowić. Przytopienie było, ale nic. Zaczep. Ano tak to wygląda. Dobrze. Zmniejszę trochę grunt z 5 cm, za 3 i przepuszczamy dalej. Nic, nic, drodzy Państwo, na chlebek połowimy jakiś czas, jeśli nie będzie rezultatu, założymy białe robaki duże, kilka sztuk na włos, no i zobaczymy, tak aby coś złowić, a na tą chwilę wędkujemy, przepuszczamy. Tak mówię, o tej porze na rzece wartałoby poszukać tej ryby na kilku dołkach, ale nie chcę mi się przedzierać z tym wszystkim majdanem, więc postaram się tu wędkować. I na tą chwilę, jak widzicie, po zanęceniu nic ryba nie bierze. Jeszcze za wcześnie nabrania, przynajmniej w tym miejscu.
ryba nieaktywna. No i nie ma żadnych wskazań, no ale cisza, spokój. Słyszycie sami śpiew ptaków. I o to w tym wszystkim chodzi. Wypoczynek nad wodą. Tutaj nic. Założymy później najwyżej skórę chleba na hak bezpośrednio, nie na quick stopa. Większy kawałek. I wędkujemy. Z rana był przymrozek. Jak widzicie, biało, jasno. No ale teraz rozpogodziło się. Ma być ciepło dzisiaj. Więc posiedzimy kilka godzin do południa. I zobaczymy. Najwyżej pójdziemy trochę niżej. Tutaj na zakręt, tam będzie większy manewr, łowiąc z gruntu, czyli nie będę sobie przeszkadzał, przepuszczając sticka oraz z wędką z gruntu, bo teraz rzuciłem na płytką wodę po pas, tak abym sobie nie przeszkadzać, a tam będzie trochę lepsza sytuacja do wędkowania dwoma wędkami. Więc porzucam jeszcze tu trochę, jeśli nie da to efektu, pójdziemy trochę dalej. Zobaczcie, drodzy Państwo, jeszcze mróz łapie, lód jest, zobaczcie. A przejdę tutaj w drugą miejscówkę, tak będzie mi lepiej wędkować. A więc na tym zestawie przygotowanym na niesymetrycznej pętli i przyponie oraz chlebie na quick stopie pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda w wodzie. Nasz chlebek leży na dnie. Tak to mniej więcej wygląda. Tam koszyk, a poniżej nasz chlebek. Kulę taką z pieczywem fluo oraz z tostowym chlebem oraz zwykłym chlebem rzucimy i później postawimy tam drugą kulę. Na tą chwilę, drodzy Państwo, przerzucę zestaw. Mam robaki czerwone, zmieniłem przypon i zaraz z powrotem pójdzie chleb i spróbujemy teraz na pęczek robaczków. Jak widzicie,
robaczki. Trzeba próbować różnych rozwiązań. No i zaraz z powrotem chlebek tostowy pójdzie. Nie inaczej. Okej. Dobrze. A tu zrobimy sobie krótką przerwę, poprzepuszczamy, ale nic, żadnego wskazania na spławik. Jeszcze zawczas. Za białorybę na rzece, zimne noce, jak widzicie, oblodzone wszystko. Tak i wcześniej, zimne noce, więc jeszcze ryba tak nie skubie, nie jest aktywna. No i lada dzień na przedwiośniu doczekamy się brania rybek, oby. A na tą chwilę na razie zerowy, ale nie przejmuję się tym. Odpoczynek, kombinowanie, czy to białe robaki, pęczek, czy czerwone. Zaraz z powrotem chleb tostowy. No i oby coś pyknęło, a czy pyknie, zobaczycie to w dalszej części mojego filmu, więc zapraszam serdecznie i zobaczymy, co z tego dzisiaj wyjdzie. Zdjąłem, drodzy Państwo, robaczki. Zwróćcie uwagę, pęczek. Założymy teraz quick stopa. Tylko sprasujemy sobie chlebek. Tak to mniej więcej wygląda. Ok. Dodałem trochę wody, mokrej zanęty, ciutkę i pieczywko fluo, które puściło kolor. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze. Naprężę trochę. Okej. A tutaj przepuszczamy dalej i bez brania. No ale wypoczynek nad wodą. Ptaszki śpiewają. Jest pytkę. Więc, drodzy Państwo,
na tym zakończymy. Godzina jest 11:36. Nie ma co siedzieć. Nie ma co siedzieć w dwóch miejscach. Przepuszczałem zestawy po zanęceniu. Nic nie skubię. Białorybu, czyli płotka, nie jest na braniu. Z gruntu tak samo bez efektu. Więc kończymy ten dzisiejszy nierówny pojedynek. I tak to leciało, jak pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć. Trzeba jeszcze poczekać, aż to wszystko ruszy i wtedy będziemy mogli śmiało powiedzieć, wędkować na rzece. A na tą chwilę, tak jak mówię, zawijamy się na Kielce. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. Jedziemy na Kielce. Cześć!